Wczoraj w Sejmie został przegłosowany prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, a rząd PiSu chwali się, że uzgodnił już wszystkie warunki uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy z Komisją Europejską i że 2 czerwca Ursula von der Leyen przyleci do Warszawy i oficjalnie odpali KPO. A my, prawdę mówiąc, nie wiemy, śmiać się czy płakać. Saga z uruchamianiem 58 miliardów euro na Krajowy Plan Odbudowy trwa już od roku. Przez ten czas Polacy zmagali się z kolejną falą pandemii, ze skutkami wojny w Ukrainie, z szalejącą drożyzną, z kolejnymi rekordami inflacji. A rząd PiS jak gdyby nigdy nic bawił się w kotka i myszkę z Komisją Europejską i zwyczajnie grał na czas. Polacy mają absolutnie w nosie to, czy jaki konflikt między Ziobrą i Kaczyńskim toczy się w rządzie. Polacy mają też w nosie to, czy w sprawie Walki o Sąd Najwyższy wygrał prezydent Duda czy minister sprawiedliwości Ziobro. Polacy chcieliby widzieć, że w sytuacji narastającego konfliktu mamy rząd sprawny, sprawczy, który jakoś sobie radzi z rządzeniem. No ale dziś mamy rząd totalnie niesprawny rząd tak bardzo umoczony we wzajemne gierki i wzajemne wojny, że sprawy polskie rządzą się dzisiaj same. My mówiliśmy i mówimy niezmiennie. Środki, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy są Polakom bardzo potrzebne. Przydadzą się na uruchomienie projektów prorozwojowych, ale dziś przede wszystkim pozwolą ograniczyć skutki rozpoczynającego się kryzysu gospodarczego. No i pomogą kursowi naszej waluty, bo wymiana miliardów, choćby milionów euro na polską złotówkę wzmocni złotego. To wszystko jest dzisiaj w grze, ale też Komisja Europejska będzie bardzo uważnie pilnować tego, monitorować tego, co rząd PiSu będzie robił w kolejnych miesiącach. Jeżeli będzie znów kombinować, znów cwaniaczyć i oszukiwać, wówczas duża część środków KPO po prostu do Polski nie trafi. I taka jest stawka dzisiejszej gry.